29 czerwca marszałek Gustaw Marek Brzezin uhonorował ratowników wodnych w dniu ich święta. Przedstawicielom Organizacji Ratownictwa Wodnego z terenu Warmii i Mazur podziękował za ofiarną służbę. Pragnę w pierwszych słowach serdecznie dziękować. Dziękować za Waszą służbę, za Waszą pracę, za to, że organizujecie się w sposób bardzo wymierny, tak jak tutaj mam statystykę, 227 osób, ratowników jest zaangażowanych, można powiedzieć, na stałe, a w obrębie wolontariuszy około 400 jeszcze wsparcia udziela. W spotkaniu z marszałkiem wzięło udział 5 organizacji ratownictwa wodnego, które uzyskały dotacje z budżetu województwa na rok 2016. Jak podkreślał marszałek Brzezin, samorząd w miarę swoich możliwości stara się wspomagać ratowników wodnych. Jest to kwota 400 tysięcy złotych, Państwo o tym wiecie. Udało się trochę zwiększyć na poziomie 40 tysięcy złotych w porównaniu do roku 2015, ale potrzeby są ciągle jeszcze większe, więc w miarę kondycji naszego budżetu będziemy patrzyli, w jaki sposób można by było również i ze strony samorządowej zabezpieczyć Państwa funkcjonowanie. Dyplomy od marszałka Brzezina otrzymali przedstawiciele WOPR-u województwa warmińsko-mazurskiego z Olsztyna, mazurskiego OPR-u z Giżycka, elbląskiego WOPR-u, mazurskiej służby ratowniczej z Okratowa, ochotniczej straży pożarnej Strzelik i jednostki ratownictwa wodnego z Ełku. Ratownicy docenili zainteresowanie ze strony marszałka. Widzę troskę i troskę o to, aby na naszych akwenach było bardzo bezpiecznie, czyli te środki finansowe, nasze problemy zostały tutaj dzisiaj, powiedzmy, wysłuchane. Ja jestem 41 lat ratownikiem wodnym. To jest to pierwsze spotkanie moje z samorządem. Bardzo sympatyczne, bardzo miłe. Bardzo dobrze, że samorząd docenił, zauważył pracę ratowników wodnych. No i myślę, że to dalej będzie kontynuowane i ci ratownicy będą uczestniczyli, którzy młodego pokolenia będą, bo to im jest potrzebny taki bakcyl napędowy do działania, natomiast tacy jak my to tylko już koordynujemy i dbamy o to, żeby były finanse. Zapytaliśmy ratowników, jak ważne jest dla nich wsparcie ze strony samorządu. Bardzo ważne, bo jeszcze parę lat temu nikt poza samorządem województwa nie dawał pieniędzy. Wojewoda daje dopiero od 3 lat pieniądze. Tak byliśmy finansowani poprzez zadania centralne Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, poprzez Zarząd Główny WOPR-u, bo mówimy cały czas o WOPR-ze. Natomiast wcześniej, jeszcze przed przekształceniami naszego kraju, było bardzo dobrze, bo rząd dbał o to, jak na dzisiaj w województwie warmińsko-mazurskim mamy 1,5 etatu, to w latach przed rokiem 89 było 11 etatów. Także to jest różnica, a zarządzamy tymi 1,5 etatami organizacją 3000. Na Warmii i Mazurach brakuje chętnych do pracy na stanowisku ratownika wodnego. To bolączka regionu, gdzie znajduje się około 3000 jezior. Ratownicy wodni są niezbędni, bo region co roku odwiedza aż 3 miliony turystów.